Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o planach czytelniczych na lipiec. To jest taki troszkę spóźniony TBR, ponieważ lipiec już się zaczął, ale mam trochę problem z nagraniem tego filmu, ponieważ ostatnio czytam książki, na które nie sądziłam, że będę miała ochotę nagrywając TBR. Tak właśnie było w czerwcu, o czym będziecie mogli posłuchać w kolejnym filmie przy okazji podsumowania czerwca. No i myślę, że podobnie będzie w lipcu, ponieważ teraz naszło mnie z kolei na takie książki wakacyjne, na takie, które są takie bardzo lekkie, bardzo przyjemne, przy których można się zrelaksować, odprężyć i po prostu wyłączyć ze świata rzeczywistego i czytać właśnie takie książki. I mam tutaj kilka takich książek do pokazania Wam. Mam też kilka cięższych, ale tak naprawdę nie do końca wiem, jak ten mój TBR na lipiec będzie wyglądał, bo po prostu będę sięgała po to, na co akurat będę miała ochotę. Zawsze co prawda tak robię, ale teraz jakoś tak czuję, że może to wyjść zupełnie inaczej i zupełnie bardziej spontanicznie, niż sobie teraz zaplanuję, dlatego z góry ostrzegam. Niemniej jednak mam jakąś pewną listę książek, jak zawsze, jak co miesiąc, która będzie w tym miesiącu moją bazą. Zacznę od tego, że w wakacje, w lipcu, chciałabym nareszcie skończyć książkę Przeminęło z wiatrem, którą zaczęłam na początku tego roku. Dawno jej nie czytałam, zatrzymałam się na stronie 515 w rozdziale 28. Miałam czytać po rozdziale tygodniowo mniej więcej. Zazwyczaj czytałam więcej niż rozdział tygodniowo, ale od jakiegoś czasu, w zasadzie chyba cały czerwiec, w ogóle do tej książki nie zajrzałam. Odłożyłam ją na półkę i muszę koniecznie do niej wrócić w lipcu i chciałabym po prostu już do niej przysiąść i przeczytać taką naprawdę dużą część naraz. Już to chyba mówiłam przy okazji któregoś TBR-u, ale właśnie przez wakacje, kiedy mam trochę więcej wolnego czasu, postanowiłam naprawdę siąść do tej cegły i w końcu ją skończyć. Nie chodzi o to, że ta książka mi się nie podoba, bo mi Przeminęło z wiatrem naprawdę bardzo się podoba jak dotąd, ale po prostu jakoś tak nie wiem, jak sobie myślę, ile książek mogłabym przeczytać w międzyczasie, to trochę mnie zniechęca siadanie do tej książki, natomiast muszę się wyzbyć takiego myślenia i po prostu przeczytać to, co jest dobre, niezależnie od tego, ile ma stron i po prostu cieszyć się tą lekturą. Tak więc Przeminęło z wiatrem to jest taki mój najważniejszy plan na lipiec. Mam też tutaj książkę, która była w moim TBR-ze na czerwiec i ja ją rzeczywiście w czerwcu zaczęłam czytać, natomiast tak jak wspomniałam, nie miałam akurat ochoty na takie ciężkie lektury, a jest to Mireczek Aleksandry Zbroi i rzeczywiście jest to bardzo ciężka książka, przeczytałam około 100 stron, ale na razie ją odłożyłam właśnie dlatego, że miałam ochotę na coś znacznie lżejszego, ale mimo wszystko chciałabym dokończyć tę książkę w lipcu, bo ona językowo bardzo mi się podoba, ale jest po prostu bardzo trudna, jeżeli chodzi o treść, ponieważ mamy tutaj taką autobiograficzną historię autorki, która opowiada o życiu ze swoim ojcem, alkoholikiem, który już obecnie nie żyje, zmarł właśnie przez chorobę alkoholową. Natomiast autorka tutaj wraca z wspomnieniami do tego, jak żyło się w takiej rodzinie, jak żyło się z takim ojcem, jaka była ich relacja, także no jest to bardzo, bardzo ciężka i bardzo trudna emocjonalnie lektura, ale mimo wszystko chciałabym tę książkę dokończyć w lipcu, tym bardziej, że ona nie jest długa, ona jest po prostu bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o takie skupienie i o czytanie, natomiast jest dosyć krótka, bo ma niecałe 300 stron. I tak jak wspomniałam, ona naprawdę językowo bardzo mi podchodzi, także mam nadzieję, że w lipcu uda mi się ją dokończyć. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te cięższe lektury w tym miesiącu. Teraz przechodzimy do czegoś znacznie lżejszego i tak jak już mówiłam w czerwcu wielokrotnie, a jeszcze o tym usłyszycie na pewno w podsumowaniu, naszło mnie ostatnio na thrillery i bardzo polubiłam się z autorką B.A. Paris i mam tutaj kolejną jej książkę, tym razem Pozwól mi wrócić. Ja tę książkę kupiłam na Vinted za jakieś naprawdę niewielkie pieniądze i jest to chyba jedna z najlepszych jej książek z tych, które jeszcze mi zostały do przeczytania, ponieważ wydaje mi się, że te najlepsze już przeczytałam, to znaczy Za zamkniętymi drzwiami, Na skraju załamania i Terapeutkę. I właśnie Pozwól mi wrócić jest tą kolejną, która jest w gronie tych dobrych, powiem, że tam Dylemat i jeszcze jakaś tam jedna książka, też coś na D, nie pamiętam w tym momencie tytułu, ale wiem, że one nie są zbyt wysoko oceniane, dlatego właśnie kupiłam tę. No i na pewno w lipcu będę czytać, bo no jestem w takim klimacie i w takim nastroju na czytanie właśnie takich totalnie wciągających książek, które można pochłonąć jednego dnia. Także Pozwól mi wrócić na pewno jest na liście. Tutaj mamy historię dwójki młodych ludzi, którzy są w sobie szaleńczy zakochani i jedą na wakacje do Francji, ale tam niestety kobieta znika. Zostaje uznana za zaginioną, nie udaje się jej odnaleźć, aż w końcu główny bohater na nowo stara się nauczyć żyć bez niej, właśnie zakochuje się na nowo, poznaje nową kobietę i w momencie, kiedy mają się pobrać, zdaje się, chyba tak było na okładce, w momencie, gdy decyduje się ją poślubić, jego dawna ukochana powraca i on nie wie do końca, czy to jest właśnie ta jego dawna ukochana, czy ktoś gra z nim w taką okrutną grę. Tutaj też mamy trochę taki motyw popadania właśnie w obłęd, takiego szaleństwa, nie wiadomo co się dzieje, także brzmi to naprawdę bardzo intrygująco. Mam nadzieję, że to będzie też wciągająca i dobra książka, tak samo jak poprzednie książki, które miałam okazję czytać, jeżeli chodzi o tę autorkę. I kolejna rzecz, to chyba najgłośniejsza książka tych wakacji, a jest to książka, o której już Wam ostatnio wspominałam przy książkach idealnych na lato, w kontekście tego, że właśnie będzie to mój TBR i jest to książka Beach Read. Jest to książka, która opowiada historię dwójki ludzi, którzy chyba prywatnie się generalnie nie znoszą, ale jakoś tak się dzieje, nie wiem do końca jak, że oboje mieszkają w domkach na plaży i muszą napisać książkę, bo obydwoje są pisarzami, z tym, że ona pisze romanse, a on jakieś taką literaturę wysoką, nazwijmy to jakąś taką poważną.
i oboje mają zbliżający się deadline, natomiast nie mają weny, nie mogą w ogóle napisać książki i zakładają się o to, która z nich napisze lepszą książkę chyba, czy coś takiego, z tym, że zamieniają się gatunkami, to znaczy on ma napisać romans, a ona właśnie jakąś poważniejszą książkę. No i tak to ma się toczyć. O tej książce słyszałam same zachwyty, same po prostu pozytywne opinie, wszyscy się w tej książce zakochują. Nawet osoby, po których nie oczekiwałabym czytania romansów, raczej polecają tę książkę, także jestem naprawdę szalenie ciekawa i mam nadzieję, że to będzie coś takiego idealnego na wakacje, że to będzie taka właśnie idealna wakacyjna lektura i już nie mogę się doczekać czytania i chyba zabiorę się za nią w pierwszej kolejności, tak myślę, bo naprawdę jestem bardzo podekscytowana na myśl o tej lekturze. I jeśli chodzi o książki papierowe, to chyba byłoby na tyle, ale mam jeszcze coś na swoim czytniku, co jest u mnie już dosyć długo, natomiast ostatnio była polska premiera tej książki i dosłownie widzę ją wszędzie i tak się zastanawiam, czy może właśnie wakacje to nie będzie dobry moment na to, żeby ją przeczytać, czyli książka Felix Ever After, czyli historia transpłciowego chłopaka, który z tego co kojarzę został wyautowany jakby niezależnie od swojej woli, to znaczy on nie był na to gotowy, a po prostu ktoś dowiedział się o tym, że dokonał korekty płci i ogłosił to całej szkole. No i chyba wynikają z tego różne problemy dla głównego bohatera i jest to książka o tym, jak on sobie z tym radzi, z takim właśnie troszkę ostracyzmem chyba społecznym, tak mi się wydaje. Jest to książka, która tak jak wspomniałam, niedawno została wydana w Polsce. Ja ją mam jeszcze w wersji angielskiej, ponieważ kiedy ją kupowałam na Amazonie, to jeszcze nie było polskiej wersji. Natomiast ona została wydana w czerwcu, czyli podczas Pride Month, także super data i super moment na wydanie tej książki i super, że po prostu takich książek jest w Polsce coraz więcej. Także bardzo jestem ciekawa, bardzo bym chciała, żeby była tak dobra, jak ludzie o niej mówią, bo jest na pewno ważna i porusza bardzo ważny temat, także super, gdyby przy okazji była po prostu dobrą książką i mam nadzieję, że mnie nie rozczaruje. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten TBR. Tak jak mówię, bardzo ciężko było mi go ułożyć, bo ostatnio, mimo tego, że coś tam sobie zaplanowałam na początku miesiąca, to w trakcie sięgałam po zupełnie inne lektury i to po takie, po które wcześniej nie spodziewałabym się, że sięgnę. Tak jak właśnie na przykład w czerwcu czytałam mnóstwo thrillerów, a ostatnio za mną są dwa romanse, także jak widzicie, zabrałam się naprawdę za takie wciągające i odstresowujące lektury. No i myślę, że tak jeszcze chwilę będzie, przynajmniej przez ten okres wakacyjny. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze plany na lipiec i czy którąś z tych książek, które Wam tutaj pokazałam, już czytaliście albo też macie w planach. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia już niebawem. Cześć!